witam serdecznie. W tym filmie zaprezentuję, w jaki sposób tworzymy struktury i enumeracje w środowisku DeepDesigner AX oraz w jaki sposób możemy je wykorzystać. Rozpoczniemy od utworzenia struktury. Klikamy prawym przyciskiem myszy na Application, Add Object, DUT. Wybieram typ Structure i nazwę moją strukturę, na przykład st-falownik. Struktury pozwalają zgrupować w ramach jednej jednostki wiele zmiennych różnych typów, które skojarzone są po prostu z tym elementem. Czyli na przykład tutaj mamy strukturę reprezentującą falownik, więc dodamy kilka zmiennych skojarzonych z typowym falownikiem, czyli komendy np. start-stop, częstotliwość zadaną oraz np. kierunek reprezentowany jako zmienna bool. Teraz przejdę sobie do programu, który utworzyłem wcześniej w języku ST. I zadeklaruję sobie zmienną falownik 1 typu ST falownik. Czyli w tym momencie utworzyłem instancję mojej struktury. Wpisując nazwę falownik 1 i operator kropki, mam dostęp do wszystkich zmiennych, które są zadeklarowane w strukturze. Oczywiście mogę tworzyć kolejne instancje falowników. Będą one funkcjonować niezależnie od siebie. Dzięki temu nie musimy powielać wielu zestawów zmiennych. Możemy stworzyć jedną strukturę i następnie tworzyć jej kolejne instancje. Następnie pokażę, w jaki sposób możemy wykorzystać mechanizm rozszerzania, dzieliczenia struktur, który jest dostępny w CodeSysie. W tym celu utworzę kolejną strukturę. Prawym przyciskiem myszy na Application, Add Object, DUT i stworzę tym razem strukturę nazwy falownik zaawansowaną. I on będzie rozszerzał, czyli zaznaczam extends, moją strukturę st-falownik. W ramach tej struktury utworzę tylko dwie zmienne i będzie to prompt aktualny i stan wejść cyfrowy. Czyli będą to dodatkowe informacje, których w strukturze st-falownik nie było. I w tym momencie mogę utworzyć sobie trzeci falownik, który będzie tym razem typu st-falownik zaawansowany. I jak odwołam się po kropce do tego falownika, widać, że mam dostęp do wszystkich zmiennych, które były utworzone w falowniku podstawowym i do tego mam dostęp do zmiennych, które były utworzone w falowniku zaawansowanym. Także widać, że mechanizm rozszerzenia umożliwił mi tutaj przejęcie tych zmiennych z tej struktury. Nie muszę powielać tych zmiennych. Następnie utworzymy sobie enumerację. Klikam prawym przyciskiem myszy na Application, Add Object, DUT. Wybieram tutaj Enumeration i nazwę ją EN kierunek. Będzie to enumeracja reprezentująca kierunek. Enumeracja to typ wyliczeniowy, który kojarzy jakieś liczby z pewnymi napisami. Także utworzę sobie tutaj kierunek lewo, no i kierunek prawo, którą będzie odpowiadała wartość 1. Poprzednio w strukturze st-falownik kierunek był reprezentowany jako wartość bool. W tym wypadku na przykład 0 mogłoby być reprezentować lewo, natomiast 1 prawo, albo odwrotnie oczywiście. Tu oczywiście, jeżeli ktoś by z tego korzystał, no musiałby znać naszą konwencję, w jaki sposób sobie to wymyśliliśmy. No i jest to gdzieś tam mniej przejrzyste, więc zamiast tego, zamiast zmiennej typu bool, użyjemy sobie właśnie naszej enumeracji. Czyli teraz kierunek będzie typu en kierunek. I z czym to się wiąże? Teraz jeżeli napiszę sobie falownik kierunek, to zamiast pisać 0 lub 1, mogę po prostu napisać en kierunek lewo albo prawo.
Tu widać, że muszę wykorzystać ten prefiks, natomiast jeżeli usunąłbym z tej enumeracji atrybut qualified only, mogę się pozbyć tego prefiksu. Dzięki temu nasz kod jest dużo bardziej czytelny, niż gdybyśmy napisali tutaj w tym miejscu 1. Ponadto często przy programowaniu mamy sytuację, w której w zależności od jakiejś zmiennej, na przykład załóżmy zmienna stan maszyny, na ten moment niech to będzie zmienna typu int, w zależności od tej zmiennej tworzymy jakiś warunek, często przy użyciu instrukcji case, gdzie instrukcją sterującą jest stan maszyny i załóżmy, że przykładowo 0 reprezentuje stan maszyny wyłączonej. Dodam sobie tutaj jeszcze jakieś dwie zmienne, na przykład lampka 1 typu bool i lampka 2 również typu bool. I załóżmy, że w momencie, kiedy maszyna jest wyłączona, to obie lampki również będą wyłączone. Kolejny stan maszyny, może sobie to skopiuję, żeby było szybciej. Czyli na przykład 1, niech to będzie na przykład auto, że maszyna jest w tym momencie w trybie auto, świeci się lampka pierwsza, która ma to sygnalizować. No i kolejny, ostatni stan maszyny, to będzie manual. W tym momencie zapalona będzie lampka druga, natomiast lampka pierwsza będzie wyłączona. No i w tym momencie oczywiście musimy się tutaj posłużyć komentarzami, tak żeby było wiadomo, jaki stan maszyny dokładnie mamy na myśli. Natomiast możemy zrobić to nieco ładniej przy wykorzystaniu enumeracji. Więc w tym celu klikam prawym przyciskiem myszy na Application, Add Object DUT i utworzę sobie strukturę, przepraszam, enumerację o nazwie EN stan maszyny. Jak widać, jest to enumeracja. I teraz stan maszyny, tak jak już wcześniej wspomniałem, może być reprezentowany przez off, czyli maszyna wyłączona, auto, czyli maszyna znajduje się w trybie automatycznym, oraz manual, maszyna znajduje się w trybie manualnym. I dzięki temu, że mamy stworzoną tą enumerację, możemy się tutaj pozbyć tych komentarzy i napisać wprost, że EN stan maszyny w tym wypadku jest OFF. Czyli ta enumeracja zastępuje nam wartości liczbowe wartościami opisowymi. Dzięki temu kod jest dużo bardziej przejrzysty, no i jest to zrobione zgodnie z dobrymi praktykami programowania. To by było na tyle w tym filmie. Dziękuję bardzo za uwagę.